Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Znaczenie dziewiczego poczęcia Jezusa, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 31 lipca 1996 roku. W swoim zbawczym zamyśle Bóg zechciał, aby Jego jedyny Syn narodził się z dziewicy. To Boże postanowienie wskazuje na istnienie głębokiej relacji między dziewictwem Maryi a wcieleniem Słowa. Refleksja wiary może odkryć, w powiązaniu z całością objawienia, tajemnicze racje, dla których Bóg, w swoim zamyśle zbawczym, chciałby Jego Syn narodził się z dziewicy. Racje te dotyczą zarówno osoby i odkupieńczego posłania Chrystusa, jak również przyjęcia tego posłania przez Maryję dla wszystkich ludzi. Dziewicze poczęcie, wykluczające ojcostwo człowieka, oznacza, że jedynym Ojcem Jezusa jest Ojciec Niebieski i że zrodzenie syna w czasie jest odblaskiem zrodzenia odwiecznego. Ojciec, który odwiecznie zrodził syna, rodzi go także w czasie jako człowieka. Ewangeliczne opowiadanie o zwiastowaniu uwypukla fakt, że istota poczęcia, jako owoc Bożej interwencji, będzie Synem Bożym. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego osłonić dlatego też święte które się narodzi będzie nazwane synem bożym ten który rodzi się z maryi jest już na mocy odwiecznego zrodzenia synem bożym jego dziewicze poczęcie owoc interwencji najwyższego ukazuje że także w ludzkiej naturze Jezus jest synem bożym fakt że w dziewiczym poczęciu zostaje objawione odwieczne zrodzenie Wynika także z pewnych sformułowań zawartych w prologu Ewangelii świętego Jana, które ukazują związek między objawieniem się niewidzialnego Boga za sprawą jednorodzonego, który jest w łonie Ojca, a Jego wcieleniem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Opowiadając historię narodzin Jezusa, Łukasz i Mateusz mówią także o roli Ducha Świętego. Nie jest on ojcem dziecka. Jezus jest wyłącznie synem odwiecznego Ojca, który poprzez Ducha działa w świecie i rodzi słowo w ludzkiej naturze. Istotnie przy zwiastowaniu anioł nazywa Ducha mocą Najwyższego, zgodnie ze Starym Testamentem, który przedstawia go jako bożą moc działającą w ludzkim życiu. I uzdalniającą człowieka do wielkich czynów. Objawiając się najpełniej w tajemnicy wcielenia, ta moc, która w trynitarnym życiu Boga jest miłością, ma obdarzyć ludzkość słowem wcielonym. W szczególności Duch Święty jest osobą, która przekazuje ludziom Boże bogactwa i daje im udział w życiu Boga. On, który w tajemnicy trynitarnej jest jednością Ojca i Syna, dokonując dziewiczego zrodzenia Jezusa. Jednoczy ludzkość z Bogiem. Tajemnica wcielenia ukazuje w pełnym świetle także niezrównaną wielkość dziewiczego macierzyństwa Maryi. Poczęcie Jezusa jest także owocem jej wielkodusznej współpracy z dziełem ducha miłości, który jest źródłem wszelkiej płodności. W Bożym planie zbawienia dziewicze poczęcie jest zatem zapowiedzią nowego stworzenia. Za sprawą Ducha Świętego. Zostaje zrodzony w łonie Maryi ten, który będzie nowym człowiekiem. Jak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego, Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, ponieważ jest nowym Adamem, który daje początek nowemu stworzeniu. W tajemnicy tego nowego stworzenia, jaśnieje pełnym blaskiem dziewicze macierzyństwo Maryi. Nazywając Chrystusa pierworodnym synem dziewicy, święty Ireneusz przypomina nam, że po Jezusie rodzi się z dziewicy wielu innych ludzi, w tym sensie, że otrzymują nowe życie Chrystusa. Jezus jest jedynym Synem Maryi. Macierzyństwo duchowe Maryi rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Maryja zrodziła Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowywaniu współdziała swą miłością macierzyńską. Udzielanie nowego życia jest przekazywaniem Bożego synostwa. Możemy tu nawiązać do perspektywy otwartej przez Świętego Jana w prologu jego Ewangelii. Ten, który został zrodzony przez Boga, daje wierzącym moc stania się dziećmi Bożymi. Dziewicze zrodzenie pozwala na rozszerzenie Bożego ojcostwa. Ludzie stają się przybranymi synami bożymi w tym, który jest synem dziewicy i ojca. Tak więc kontemplacja tajemnicy dziewiczego poczęcia pozwala nam odkryć, że Bóg wybrał dla swego syna matkę dziewicę aby obficiej obdarzyć ludzkość swoją ojcowską miłością.